W 2008 roku utworzyliśmy pierwszy, jak do tej pory jedyny oddział specjalny dla dzieci z autyzmem w Opolu. I od tego właśnie zaczęły się nasze działania zmierzające ku temu, żeby taką większą świadomość wówczas budować też w społeczeństwie opolskim. Więc różne inicjatywy podejmowaliśmy od 2009 już roku właśnie w okolicach obchodzenia tego Światowego Dnia Autyzmu. Między innymi były różnego rodzaju zajęcia z rodzicami, wystawy, roznoszenie krokusów po urzędach, po też ulicach miasta Opola, żeby cały czas budować przede wszystkim taką wiedzę, jak traktować te dzieci z autyzmem, jak się uczyć. Dużo takich akcji właśnie edukacyjnych robiliśmy, ale też takich też skierowanych na dzieci. Stąd też konkursy plastyczne i dzisiaj też jest taka okazja właśnie, żeby przedstawić pracę dzieci. Jak wyglądało przygotowanie do tej wystawy? Jakie zadanie w tym roku miały dzieci? Dzieci miały za zadanie namalować świat widziany swoimi oczami. Pomagali rodzice, pomagały nauczycielki, inspirowały do działania, no i efekt mamy widoczny. Techniki były bardzo różne, bo nie określałyśmy szczegółowo technik, dlatego dzieci miały swobodny wybór, mogły się pokazać z każdej strony, każdą technikę wykorzystać i zrobiły to chyba wyśmienicie. A ten świat przedstawiony, który oglądamy? No jest tam wszystko. Jest i wiosna, są i komputery. To, co dzieci otacza, to co widzą na co dzień w domu, w przedszkolu, w różnych innych miejscach. W tej kartce jest moja baba. I co jeszcze? Tak, i serduszka. Jeszcze dużo serduszek dookoła. A czemu jest tak dużo serduszek dookoła? No tak robiliśmy. A powiedz, jakie kolory tutaj są na tym rysunku, które wykorzystałeś? Różowy i niebieski. Co jest najważniejsze przy takiej pracy właśnie z dziećmi z autyzmem, żeby one mogły później właśnie tak wspaniale eksponować się swoje prace? No myślę, że ukierunkowanie ich, bo na pewno tego potrzebują. No i praca, terapia, bo to im jest też bardzo potrzebne. To jest też rodzaj terapii. Tak, oczywiście plastyczne prace są może takim nawet głównym elementem terapii i dzieci bardzo chętnie w tą terapię wchodzą. Jak trzeba z nimi pracować? Jakie to są dla nich zajęcia? Bo to są przy przypadku dzieci z autyzmem ogromne emocje. Tak, i nad tym pracujemy mocno właśnie, żeby te emocje w odpowiedni sposób przelać na przykład na pracę plastyczną. I prowadząc terapię zwracamy na to uwagę, żeby dzieci no, chciały to zrobić, żeby czuły, że mogą w każdej chwili liczyć na naszą pomoc, liczyć na nasze ukierunkowanie w pracy i wtedy to wychodzi.